A teraz przechodzimy do drugiej części dzisiejszego spotkania, do dyskusji, która będzie moderowana przez Kubę Sierockiego. Tadeusz jest nie tylko współautorem scenariusza, ale co ważniejsze też pomysłodawcą całego filmu. No, pierwsze pytanie, które tutaj mi przychodzi do głowy, pierwsze pytanie zadam Tadeuszowi oczywiście, to skąd pomysł? Dziękuję za pytanie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję w ogóle za ten pokaz, który tutaj w Gryfinie mógł się dzięki wielu osobom odbyć. To jest trzeci pokaz w kraju. Pierwszy był w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Drugi był w polskim Sejmie. To też było wyjątkowe przeżycie, bo przecież i Pilecki, i cała grupa walczyli o wolną Polskę, tak? A Sejm Rzeczpospolitej uosabia, czy też powinien uosabiać właśnie wolną Polskę. I to było bardzo ważne. No i trzecie spotkanie jest u Państwa. Także no, jest to, jak rozumiem, pewna forma wyróżnienia też dla Gryfina, z czego się bardzo cieszę, no ale ma się właśnie takiego obywatela miasta wyjątkowego, jakim jest Jakub Sieracki i jego rodzina, czyli Kuba wraz z małżonką i córką już właściwie dzisiaj prawie dorosłą. Natomiast film powstał z potrzeby uzupełnienia historii. Oczywiście siłą rzeczy jest to przekaz mocno skrótowy. Mieliśmy do wypełnienia tylko 30 kilka minut, trzeba było się w tym zmieścić. Chciałoby się powiedzieć dużo więcej faktów historii ujawnić. I zresztą nagrywaliśmy mnóstwo materiału. Siłą rzeczy część znalazła się tylko w tym obrazie. Ale ja od początku miałem wrażenie, zresztą od wielu, wielu lat i też od momentu, kiedy poznałem Kubę, no, że grupa rotmistrza to oczywiście jest sam dowódca, przede wszystkim, to nie ulega dla nikogo wątpliwości, no ale rotmistrz Pilecki nie funkcjonowałby, nie działałby, gdyby nie grupa Witolda Pileckiego. I tę historię trzeba było po prostu opowiedzieć, trzeba było nadrobić właśnie to, że wokół rotmistrza też kilka osób działało, narażając życie, traktowanie, jak Państwo widzieli, w sposób dramatyczny, bestialski, barbarzyński na Rakowieckiej. Potem ten krzywoprzysiężny sąd, który wydał wyroki. Następnie ten moment oczekiwania na karę śmierci w przypadku wielu członków grupy, tak jak jest w napisach podane. Mój ojciec czekał 73 dni na wykonanie kary śmierci, no nie wiedząc, co będzie, raczej jednak zakładając, że to się skończy dramatycznie, że to się skończy tragicznie. Tu są te informacje, prawda? I o, na pewno go jeszcze utwierdzano w tym, prawda? Jeszcze utwierdzano. Pojawiają się w filmie te informacje, prawda, że w przypadku i taty, i Marii Szelongowskiej, oni dopiero wyprowadzali de facto na egzekucję, myśląc, że idą właśnie na śmierć, są informowani potem w kancelarii, że towarzysz Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski. No, a łaska była taka, że przesiedzieli w więzieniach do 56 roku wszyscy oprócz niestety Witolda Pileckiego. Co jest jeszcze charakterystyczne, żeby to sobie uzmysłowić, prawda? Rotmistrz przebywa w Auschwitz ponad 2,5 roku, 2 lata i 7 miesięcy. W komunistycznym więzieniu rok. I teraz na podstawie porównania tych dwóch rzeczywistości, że to w rzeczywistości narodowo-socjalistycznego łagru i więzienia śledczego komunistycznego, mówi, Auschwitz to była igraszka. Dwa razy krócej. Mówi, wykończyli mnie. Takie stanie przekazuje. Można sobie wyobrazić, co tam się działo, jakie były potworności. Tu wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy. Rzeczywiście ten materiał był bardzo długi, fizycznie zgrany. Powiedz, jaka mniej więcej była proporcja tego, co widzimy tutaj przez te 30 minut, a tego, co się nagrało rzeczywiście. Czas oczywiście wiadomo rządzi filmem. Tak? Film musi być
krótki. Jedna trzecia się znalazła, tak? Może jeszcze mniej. Oczywiście tych dni zdjęciowych było kilka. Tutaj w napisach już Państwo to przeczytali, natomiast ja też oczywiście dziękuję bardzo Muzeum Żołnierzy Wyklętych za życzliwość, za pomoc, za wsparcie, bo tam właśnie ten film przede wszystkim był nagrywany, co oczywiście też dodawało wszystkim, myślę, emocji dodatkowych, prawda, no bo ja w tym miejscu się czuję dziwnie, tak, zawsze to nie jest komfortowa sytuacja, prawda, jak muszę tam przebywać. Może dobrze, że dzisiaj już ta brama więzienna jest otwarta, bo na przykład jeszcze rok temu właściwie, tak, czy półtora roku przynajmniej, ta brama była właściwie ciągle zamknięta, tak, i to były te skojarzenia, prawda, te historie wracały, prawda, z ludźmi tam zamkniętymi, no, czyli z moim tatą przede wszystkim. Dzisiaj brama jest otwarta, żeby też otworzyć to miejsce dla innych, żeby każdy, kto przechodzi Rakowiecką na wysokości numeru 37, mógł tam zajrzeć, prawda, i może się zainteresować, i może wejść głębiej i poznać historię tego miejsca i tych ludzi. No, straszne miejsce, tak? To jest miejsce kaźni, miejsce zamordowania dowódcy naszych bliskich, prawda? Którzy rzeczywiście, to jest też szalenie istotny moment, mieli jak najlepsze zdanie o swoim dowódcy zawsze, tak? Myślę, że on też o nich miał takie zdanie, tego się już nie dowiemy, prawda? No bo niestety tę wiedzę zabrał ze sobą nie do grobu niestety, tak jak to się często mówi, tylko do dołu zabrał, do dołu śmierci. Wciąż, jak Państwo wiecie, czekamy na szczątki, na identyfikację szczątków Witolda Pileckiego. Ten proces trwa zdecydowanie zbyt długo i oczywiście powoduje szereg sugestii, prawda, pytań, również takich teorii, które możemy nazwać nawet spiskowymi, prawda? Ale być może no, niestety to nie jest takie wszystko proste, jak nam się wydaje. Być może tutaj też zacytuję klasyka, inni szatani działają w tej kwestii, bo no, jeżeli założymy, drodzy Państwo, że rzeczywiście szczątki rotmistrza zostały wydobyte z łączki, bo tak jak zapewnia profesor Krzysztof Szwagrzyk, wszystkie kości zostały wyjęte, to jednak zadziwiającym faktem jest to, iż tak długo trwa identyfikacja, nawet przy założeniu, że jest to bardzo trudny, żmudny proces ze względu na zniszczenia, które zostały dokonane na łączce. Wiedzą Państwo, że to są zniszczenia nie z czasów towarzysza Tomasza, czyli Bolesława Bieruta, tylko z czasów towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego, który dokończył tę straszną zbrodnię na łączce. Mamy rok 1982. Jaruzelski wprowadza tam ciężki sprzęt koparki, żeby właśnie zniszczyć kości naszych bohaterów. I w tej grupie zapewne znalazł się Witold Pilecki, ale także generał Fildorf, także Łukasz Ciepliński i członkowie 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wielokrotnie byłem na łączce, oglądałem, kibicowałem, a też pomagałem tym pracom ekshumacyjnym. No i widziałem stopień właśnie dewastacji, degradacji, zniszczeń tych kości. Dość powiedzieć, że na około 300 osób zamordowanych na Rakowieckiej, w tym miejscu, które można nazwać pierwszą stacją warszawskiej polskiej Golgoty, i przełożonych na Łączkę, która jest drugą taką stacją warszawskiej polskiej Golgoty. Na tych 300 osób jedynie około 60 szczątków zostało zidentyfikowanych, cała reszta nie. To jest właśnie efekt działalności towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego, zbawcy narodu, architekta wolnej Polski, prawda, i tak dalej, męża stanu, człowieka honoru, jak niektórzy, prawda, mają w zwyczaju haniebnie nazywać tego zbrodniarza. Mi pozostaje też Państwa wszystkich zaprosić do tego miejsca. Mówię nie o Łączce, gdzie w gruncie rzeczy w tej
to Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więzi Politycznych PRL. Skąd to się bierze? Dlatego, że tam jeszcze ono jest bardzo mało przebudowane. Ta ekipa, która zaczynała pracę tam w jednym pokoju, gdzie były dwa krzesła, stół, i chyba nawet szafy nie było, doszło do tego, że w tej chwili jest już to osobny byt prawny. Bardzo długo więzienie było częścią służby więziennej. Tam rzeczywiście wchodziło się na dowód, to o czym Tadeusz mówił. Trzeba było pokazać dowód wartownikowi. On bardzo precyzyjnie sprawdzał, do kogo idziemy. Tam już więźniów nie było. W 2017 roku ostatnim więźniowie zostali stamtąd przenieśli. A jeżeli się patrzy na te mury, w których robią te wszystkie potworności, na miejsce, w którym powieszono Fildorfa Nila, w tym miejscu, szanowni państwo, była siłownia. Na służby, tak zwanej służby oczywiście, więziennej. I ona została wygrzebana, włącznie z całym mechanizmem szubienicy. No, trzeba pamiętać, że Fildorfa Nila powieszono, nie rozstrzelano żołnierza, ale powieszono jako prycha zwykłego takiego, prawda? Ona zabijał kogoś, czy okra. Rzeczywiście jak się chodzi, dotyka się tych ścian, patrzy się na te karcery, prawda? One też już są nieco przebudowane. W tym jednym z najmniejszych, w którym trzymano, był tak wielkości plus minus rozmiaru krzesła, na którym państwo siedzą. To było takie pudełko, do którego wpychano człowieka. Na ścianach tego pudełka było szkło. Podłoga nie była równa, tylko była cegła ustawiona kantem. Tam mają łupaszku, który tam się znalazł, kawał chłopa. On był tam wciskany przez paru strażników. Jak współwięzień opowiada, jak go tam potrzymali, prostował się 3 dni. Teraz widzi się to miejsce, do którego się podchodzi, można go dotknąć. To wrażenie rzeczywiście tam jest porażające. I to są ludzie, którzy tam przychodzą, młodzi ludzie, którzy się żegnają w tych miejscach. I tam rzeczywiście pięści się same zaciskają. Myślę, że taką jedną z takich wartości tego filmu, no oczywiście o Witoldzie Pileckim można opowiadać bez końca. To nie jest bohater tylko jednego filmu czy dwóch. Jego życiorys starczy chyba na 5. No, gościliśmy z Tadeuszem teraz na koncercie zrobionym, uwaga szanowni państwo, piosenki do tego koncertu były napisane, uwaga, na podstawie poezji, którą Witold Pilecki pisał. Przewspaniale zresztą zrobiono. Notabene pomysł na samą płytę i ten koncert był prapremierą płyty, wyszedł też z zachodniopomorskiego. Mianowicie z Koszalina, gdzie mieszkają pomysłodawcy. Ale patrzcie państwo, ile wymiarów ma ta postać. Ale też tak jak w tym filmie pokazuje, ona opierała się na takich filarach. Co jest jeszcze takim bardziej zaawansowanym tematem na tych zdjęciach, gdzie widzimy finalny proces. Widać de facto dwie siatki. Tutaj bardzo ładnie ten film koncentruje się na osobach, które osobiście werbował Pilecki. Na trzonie grupy, tak, można powiedzieć, tak? W kierownictwie. Bojomont Krzywicki, Kałcki i Nowakowski, to była grupa, która de facto została sformowana przez łączniczkę przysłaną do Pileckiego. Unikał styku, ponieważ wiedział, że ta łączniczka przyjedzie z rozkazem powrotu do Włoch. Nie chciał tego zrobić. I ona, nie mając co robić, nie mogąc trafić na Pileckiego, zaczęła sama werbować grupę z podobnymi zadaniami. To były zadania obserwacyjno-wywiadowcze, trzeba powiedzieć. Też to nie byli tacy klasyczni żołnierze wyklęci, tak jak ich rozumiemy, prawda? Czyli to nie byli ci, którzy walczą z karabinem maszynowym, mieszkają w lesie. Chociaż bez wątpienia do takich zaliczamy ich, powinniśmy ich zaliczać, prawda? Bo przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to jest bardzo ważny moment. Żołnierz wyklęty, przynajmniej tak jak ja rozumiem taką osobę, no to jest przede wszystkim postawa. To jest postawa walki z Sowietami, z komunistami, czyli z okupantami Polski, z narzuconą władzą, a forma tej walki była bardzo różna. Była forma walki, czyli walka zbrojna, była walka wywiadowcza, czyli właśnie między innymi grupa Witolda Pileckiego, bo nie była jedyną, prawda, tą operującą na terenie
podbitej i skolonizowanej przez Sowietów Polski, ale taką postawę przecież na przykład reprezentował też w sposób wyjątkowo piękny, godny i do samego końca generał August Emil Fildorf-Hill. Jak nie powiedzieć, że to nie jest żołnierz wyklęty, prawda? Wyklęty, niezłomny. Oczywiście też takim był, mimo że żadnej walki w sensie dosłownym nie prowadził. Także postawa tutaj jest zasadnicza, tak? To byli ludzie, którzy nienawidzili obcych, prawda? Chcieli być, żyć w wolnym kraju i być wolnymi obywatelami wolnej Polski. Dokładnie, to był jeszcze kłopot z definicją żołnierzy wyklętych, który pierwotnie mówił o walce z bronią w ręku. De facto ta cała grupa Pileckiego byłaby poza tą definicją. U Szelongowskiej pod podłogą i na Pańskiej u dziadków broń była, owszem, bardzo dobra z czasów powstania warszawskiego. Pilecki jako taki nosił przy sobie pistolet cały czas, ale ani razu go nie użył. On po prostu miał. W związku z czym teoretycznie wydawałoby się, że oni wymykają się tej pierwszej definicji, stąd ją zmieniono, prawda? Bo to chodziło po prostu, bo mówimy tutaj o tej walce przeciwko komunizmowi i tak dalej. To była po prostu postawa wierności Polsce, bo Polska powojenna była Polską związkowo-sowieckową, a nie Polską wolną przedwojenną. Nadal istniał polski rząd, wprawdzie już w 1945 roku nieuznawany przez nasze sojusznice mocarstwa od pewnego czasu, ale reprezentował dla Polaków cały czas ich byt przedwojenny. Był przedłużeniem tej władzy. No, trzeba powiedzieć tutaj jeszcze, mamy teraz takie bardzo znaczące, może już trochę przygasłe dyskusje na temat konstytucji i jej wartości. Pamiętajmy, że komuniści uruchomili nowe państwo i struktury tego państwa niezgodnie z konstytucją. Jeżeli państwo sobie wyobrażą, w Polsce Zawieruta do 52 roku obowiązywała konstytucja przedwojenna. Ona nie przewidywała takich organów jak Krajowa Rada Narodowa. Krajowa Rada Narodowa powstała, była naczelnym organem państwa, sama sobie nadając kompetencje. To były po prostu nielegalne uchwały. Ten rząd był nielegalny od samego początku. Tak samo Rady Narodowe, które powstawały między innymi w Gryfinie, powiatowe, do których komuniści przekładali bardzo szybko, stopniowo kompetencje. Były też tworami nielegalnymi. Co jest istotne, prawda, mówimy o tym zakopaniu pamięci. W tej chwili powoli zaczynamy odkrywać te wszystkie dokumenty, ale też zwróćmy uwagę na fakt, jak wiele dokumentów znikło. Bo to jest nie tylko fizyczne niszczenie ludzi. Z tymi szczątkami lotmistrza jest rzeczywiście prawdziwa zagadka. W więzieniu Rakowieckiej szukano go już w miejscu, gdzie była kotłownia. Tam była jakaś plotka, właśnie mówiłeś o tych teoriach spiskowych, tam się pojawiły od razu parę. Jedna z tych hipotez mówi, że być może nad grobem wybudowano budynek lotmistrza. Ale takie były wtedy zwyczaje. Tak to wszystko działało. Tak działał aparat represji. W tym potwornym więzieniu Toledo w Warszawie, jednym z najgorszych więzień śledczych, nad dołami śmierci postawiono mur. Żeby jeszcze unaocznić te potworności, które tam się działy na Łączce. Mówię się o tych grobach kopanych tam koparką podczas rządów generała Jaruzelskiego. Szanowni Państwo, to było tak, że ci ludzie byli ułożeni w ten sposób, że ta koparka wycinała ich środki, czyli zostawały stopy i czaszka ukryte w ziemi, a po środku był po prostu w poprzek tego człowieka postawiony. Taka jest skala tego barbarzyństwa. Tam trzeba pamiętać, że rzeczywiście jest to miejsce takiej zbiorowej pamięci. Tam przychodzą ludzie z relacjami. No w tej chwili już właśnie głównie takie rodziny, prawda? Większość tych osób, które tam siedziało, nie żyje. Przynoszą rzeczy, które naprawdę mają pomstę do nich. Myślę, że tak, Tadeuszu, czekamy na pewno na następne twoje pomysły. A mogę coś uzupełnić jeszcze? Tak. Kuba też poruszył kolejną ważną rzecz, czyli nielegalność komunistycznej władzy. Oczywiście KRN był nielegalny, ale to możemy sięgnąć wcześniej. Przecież był taki PKWN, prawda, polski, tak zwany oczywiście, polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego, tak zwany Polski. Komitet jest chyba jedynym tutaj słowem na miejscu, tak? I znowu potem jest tak zwanego wyzwolenia i tak zwanego narodowego, prawda? Jeden człon tylko tego czteroczłonowego określenia jest prawdziwy, prawda? Czyli komitet na wzór sowiecki oczywiście. No to był po prostu komunistyczny zamach stanu, to z czym mieliśmy do czynienia, czyli grupa przestępców de facto dorwała się do władzy i narzuciła tę władzę Polakom. Oczywiście nie zrobili tego sami, bo nigdy by nie mieli na to sił, tylko zrobili to za sprawą, przyzwoleniem i przy pomocy Moskwy, prawda? To trzeba sobie zawsze mówić otwarte. I właściwie wszystkie organa komunistycznej władzy były nielegalne od początku do końca. A takim ważnym momentem tej historii właśnie tak zwanej powojennej, chociaż ja nie lubię tego określenia, prawda? Bo twierdzę, że wojna w Polsce się nie skończyła w maju 1945 roku, że ona trwała przynajmniej do połowy lat 50. właśnie w myśli czynie żołnierzy wyklętych, a de facto trwała do roku 1989, a są tacy, ja się do nich zaliczam, którzy powiedzą, że ta walka trwa dalej, prawda? Że ona się wcale jeszcze nie skończyła, że my jesteśmy właściwie na tej wojnie wciąż, prawda? Która trwa, jest to wojna o naszą pamięć, ale takim momentem szalenie istotnym jest styczeń 1947 roku. Za chwilę grupa Pileckiego zostanie aresztowana za 3 miesiące, prawda? W Polsce się odbywają tak zwane wolne, demokratyczne wybory, znowu oczywiście tak zwane, bo one z założenia takimi miały być, bo tak o nich powiedziano, tak zadekretowano na konferencjach pokojowych, tak ustaliła tak zwana Wielka Trójka, prawda? Czyli Stalin, Churchill i Roosevelt, a potem jak wiadomo, Roosevelta zastąpił Truman. Ale one były wolne i demokratyczne tylko na papierze, prawda? Ale to jest moment, do którego właściwie ma działać podziemie, prawda, polskie, no bo potem już to nie jest potrzebne, tak? Skoro Polacy wybiorą swoją reprezentację, no to żadni żołnierze wyklęci nie będą musieli dalej o Polskę się bić. Oczywiście wybory zostały od góry do dołu sfałszowane. Przyjechał do Polski taki niejaki Aaron Pałkin, bo tak się nazywał ten człowiek. Aaron Pałkin, funkcjonariusz NKWD, który sfałszował wcześniej referendum 3 razy, tak? On i jego ludzie, jego ekipa, a potem właśnie sfałszowali owe wybory do tak zwanego Sejmu Ustawodawczego. I ten Sejm Ustawodawczy, wybrany w sposób nielegalny, wybiera nielegalny Sejm, nielegalnego premiera, którym zostaje towarzysz Józef Cyrankiewicz, osoba, która tutaj jest tylko zasygnalizowana w filmie, no żeby nam nie umknęła, no bo też czas nie pozwolił rozwijać tego akurat wątku, ale myślę, że to nie jest przypadek, prawda? W momencie, kiedy Józef Cyrankiewicz zostaje premierem, no to trzeba było czym prędzej pochycić Witolda Pileckiego ze względu na jego wiedzę o tym, co robił Cyrankiewicz w obozie Auschwitz. Urzędujący premier, który miał wielkie ambicje, które zresztą zrealizował, bo był tym premierem dwukrotnie przez dekady, nie mógł sobie pozwolić na funkcjonowanie na wolności człowieka, który mógł go wysypać, prawda? Więc to jest szalenie ważny wątek tej sprawy i wkrótce, jak mówię, nastąpiły aresztowania całej grupy, to jest maj 1947 roku. Cyrankiewicz już sobie rządzi, prawda? Pierut jest oczywiście też tak zwanym prezydentem, no i wyrok nie może być inny, prawda? Przynajmniej na rotmistrza i ten wyrok musi zostać wykonany, prawda? Niezależnie od działalności całej grupy, niezależnie od wielkości samego Pileckiego, no to mamy ten wątek, prawda, Cyrankiewicza szalenie istotny, warty jeszcze dalszych badań, bo tutaj twardych dowodów oczywiście nie ma, ja się obawiam, że w ogóle nigdy ich nie będzie, że sam zainteresowany zabrał te dowody do grobu, ale słyszałem kiedyś bardzo ciekawą informację, jak to w mieszkaniu Józefa Cyrankiewicza i jego żony, czyli Niny Andrycz,
pani, która tam przychodziła do tego mieszkania, to była taką pomocą domową. No, widziała po prostu wielkie, wielkie regały, nie tylko z książkami, ale z dokumentami. Nie wiadomo, co z tym się stało, prawda? Gdzie to właściwie trafiło. Nina Andrycz zmarła nie tak dawno temu, prawda? Kilka lat temu tam to było, prawda? Być może tam Józef Cyrankiewicz przechowywał też, tak jak Kiszczak na przykład, prawda? Dokumenty, które były dla niego ważne, dokumenty, które i obciążały jego, ale też obciążały innych, bo to działa w dwie strony. Prawda? No więc ten wątek trzeba oczywiście zbadać, ale ten wątek też świadczy o tym, że niestety nasz bohater narodowy Witold Pilecki nie mógł tego przeżyć. Tak? On musiał zostać zgładzony z wielu powodów. Tak? Raz, że był rzeczywiście wielkim człowiekiem, z autorytetem wśród ludzi, młodzieży, ideowcem, człowiekiem oddanym Bogu, prawda? Tak jak Kuba mówił, potrafił też pięknie pisać, byliśmy wspólnie, spotkaliśmy się na tym koncercie. Niezwykła poezja, tak? Taki na przykład kawałek, który się nazywa Serce, że serce to nie tylko mięsień, który tutaj mamy, prawda? Pulsujący, ale coś więcej. Ten kawałek o ławeczce, prawda? Ławeczce dla zakochanych, no też niesamowita historia miłości między ludźmi, ale jest też utwór, który szczególnie lubię, to jest złe określenie, tak, który zawsze robi na mnie wielkie wrażenie, kiedy go czytam, kiedy go słyszę teraz już, prawda? To jest list do pułkownika Józefa Różeńskiego, napisany przez Witolda Pileckiego z Mokotowa do swojego prześladowcy, tak? Do człowieka, który prowadził śledztwo, był tym głównodowodzącym przynajmniej na poziomie bezpieki, no bo świetnie wiadomo, że i to jest też w dokumentach, że dokumenty, informacje ze śledztwa dotyczące Pileckiego i jego ludzi trafiały na biurko wyżej postawionych kierowników partii i państwa. Na pewno dostawał je niejaki Roman Romkowski, którego ja tutaj wspominam. Tak naprawdę Nathan Grinszman-Kikiel, Nasiek Grinszman-Kikiel, wiceszef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który de facto rządził bezpieką, bo Stanisław Radkiewicz, faktyczny szef, był takim figurantem właściwie. Tak? Rządziła osoba z drugiego siedzenia i był to właśnie Roman Romkowski. Oczywiście te dokumenty dostał też Jakub Berman i finalnie Bolesław Bierut. Ale na poziomie rakowieckim, tym głównym, prawda, prowadzącym był właśnie Józef Goldberg-Różeński. No i ten list, no to jest coś niezwykłego w ogóle, prawda? Więzień, który wiadomo, że był katowany, prawda? Że mu wyrywano paznokcie. On te paznokcie chowa podczas procesu, żeby żona Maria nie zobaczyła, prawda, jak został potraktowany przez tych brutalnych śledczych. On pisze do swojego prześladowcy wierszowany poemat de facto, tak? No to jest naprawdę, to jest mistrzostwo świata, to jest wielkość tego człowieka, prawda? No i te słowa, które najbardziej zawsze trafiają mi do serca, prawda, rozumu, do wszystkiego, czym można to odbierać. Dlatego proszę niniejszą petycją, by sumą kar wszystkich, nie tylko karano. No to jest postawa niezłomnego dowódcy, który będzie za wszelką cenę bronił swoich podwładnych, swoich ludzi. Właśnie mówiąc to, co mówił Jacek Pawłowicz, tak? Ta Szelongowska, to ona kompletnie nic nie wiedziała. Była jakąś tam sekretarką, maszynistką, tak? Możemy dopowiedzieć. Ten Sieracki, prawda? No nie, no on udostępnił tylko mieszkanie, prawda? Ten Płużański, no to młody człowiek, jakiś gówniarz, co on wiedział o świecie, o życiu, prawda? No gdzieś tam biegał, prawda? Z jakimiś papierami, nie wiedział, co tam w nich jest. No to jest postawa, która oczywiście miała chronić tych ludzi. Uchroniła de facto, prawda? I nie wiemy, czy to był decydujący moment, który przesądził o tym, że nasi przodkowie przeżyli, prawda? Czyli przeżył Makary Sieracki, przeżył Tadeusz Płużański, przeżyła Maria Szelongowska, ale na pewno ta strategia no, była celową, jeśli chodzi o Pileckiego. Prawda? On tak prowadził tę sprawę, żeby nikomu krzywda się nie stała,
a zakładał, że jego zapewne zlikwidują, prawda? No bo za dużo wiedział, za dużo widział. Jeszcze właśnie ten kontekst Cyrankiewicza tutaj był szalenie, szalenie ważny, a poza tym no to jest coś niestety naturalnego, że w każdych warunkach, prawda, szczególnie opresyjne systemy likwidują dowódców, tak? Tak też robili Niemcy, tak też robili Sowieci, tak? Zlikwidować głowę, odciąć głowę, czy strzelić w tył głowy, prawda? A inni mogą ewentualnie dalej żyć. No, ta argumentacja Bieruta była, była tragifarsą, to, tak? Że Maria Szelongowska może, może przeżyć, prawda? Bierut ułaskawi ją na dożywotnie więzienie, bo jest kobietą, tak? A Płużański może dalej żyć, bo jest młody. No przecież to jest bujda, to jest tylko taki, taka zasłona dymna, prawda? Wiadomo, że komuniści likwidowali wszystkich, którzy im się nie podobali i nawet młodą kobietę zlikwidowali w Gdańsku w sierpniu 1946 roku, prawda? Nieletnią Dankę, prawda, Siedzikówna, Inkę. Także to oczywiście było tak na potrzeby propagandy stworzone, prawda, uzasadnienie do wyroku. Natomiast bez wątpienia władza komunistyczna osiągała jeszcze jeden jakże ważny cel. Proszę pamiętać, że był to proces pokazowy. On się odbywał zresztą w miejscu, które miało być pokazane na filmie, ale też już ten materiał się nie zmieścił. Proces był prowadzony w sali dzisiejszej Najwyższej Izby Kontroli przy ulicy Filtrowej. Tam po prostu była wielka sala, to jest budynek tuż obok tych terenów wojskowych. No ale sala Wojskowego Sądu Rejonowego była zbyt mała, no żeby zgromadzić tam publiczność na tak ważne wydarzenie, prawda? Komuniści to bardzo mocno eksponowali, nagłaśniali, oczywiście reżimowa prasa tam dotarła, prawda? Z rodzin prawie nikogo nie wpuszczono. Wpuszczono, jak wiemy, nie wiem jak to było w przypadku twojej rodziny, ale wpuszczono na pewno żonę Marię, tak? Żonę Pileckiego, na pewno wpuszczono moją babcię Leokadię, która jak usłyszała zresztą, że syn dostaje karę śmierci, to omal to się zawałem wtedy nie skończyło, tak? No bo babcia w czasie wojny straciła męża, którego Niemcy zakatowali na Pawiaku, nauczyciela warszawskiego, którego Niemcy akurat, prawda, nie komuniści wtedy, w roku 1940 zamknęli za to, że ci nauczyciele pozwolili sobie zorganizować pogadanki i spotkania związane z polską konstytucją, tak? Na 3 maja 1940 roku zamknęli ich. Większość trafiła potem do Auschwitz. Mój dziadek już do Auschwitz nie dojechał, bo został zamordowany, został, prawda, został na Pawiaku. Straciła jednego syna, czyli brata mojego ojca Włodka, który za działalność konspiracyjną zginął w publicznej egzekucji na ulicy Grójeckiej w Warszawie w roku 1943. No i tutaj drugi syn, prawda, zaraz ma, ostatnie dziecko zaraz ma zginąć, no więc babcia wyszła po prostu, nie wiem jak ona wyszła z tego budynku, prawda, NIK-u. Było to, jak wiadomo, straszne dla niej przeżycie. Natomiast uciekł mi wątek pierwotny, bo już za dużo się zrobiło dygresji, ale aha, już wiem, wróciło. Rozmiszczuwa najwyraźniej też nad moim tokiem myślenia. Władza komunistyczna oczywiście chciała właśnie tym pokazowym procesem i później tymi dwoma ułaskawieniami pokazać, no że tak, że groźnego szpiega, tego najważniejszego, no to oczywiście trzeba zlikwidować, prawda? Tutaj nie może być przepaść, natomiast okaże się też łaskawa, prawda, sprawiedliwa, no bo ta dwójka strasznie, czy też wszyscy, prawda, jeszcze oczywiście ma kary z dożywotnim więzieniem, strasznie obciążeni, no ale my właśnie tę łaskę pokażemy, tak, my tutaj nie stosujemy odpowiedzialności zbiorowej, tak, jesteśmy surowi, ale sprawiedliwi. Ja tu jeszcze jedno uzupełnienie dam, to w filmie nie było wyraźnie zaakcentowane, tam jest takie stwierdzenie co do akurat rodziny Płużańskiej. Oczywiście jeżeli mówisz, czy moja rodzina była tam wpuszczana, obydwoje rodzice mojego ojca byli aresztowani.
w mieszkaniu. Ale może ktoś z dalszej, tak? Nie, tam został tylko ojciec, którego po prostu wyrzucono na ulicę. I on się ukrywał u krewnych. Tam spisywał zresztą swoje wspomnienia z tego czasu. Natomiast tam jest jeszcze jedna rzecz. Tam mówi się o Stanisławie Burzańskiej i dziecku wybitym. Teraz twój tato jest pierwszą osobą, która wpada w tym całym procesie. Przychodzi do Sieradzkich, spotyka się tam z rzutmistrzem, wychodzi i już de facto za pół godziny jest na Koczykowej. Tam jest poddane śledztwo na tyle okrutnemu. Najwyraźniej opiera się tym oprawcom. Co oni robią? A już aresztują jego żonę. Teraz trzeba pamiętać, że to jest człowiek po 5 latach pobytu w niemieckim kacecie i pomiędzy drugim aresztowaniem, gdzie spędza 9 lat w więzieniu, ma tylko 2 lata wolności. On miał 27 lat, kiedy pracował dla rotmistrza. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, główną część jego młodości on spędza w więzieniach. To jest człowiek, który nie zna innej rzeczywistości. Poznaje młodą kobietę, wychodzą, zawierają związek małżeński. Po roku ta jego żona, Stanisława Burzańska, jest w zaawansowanej ciąży. Aresztują taką kobietę i zaczynają ją bić. Właśnie pokazując, podobnie jak to było w wypadku mojej rodziny, ona współpracowała, rzeczywiście to ona tam znosiła materiały, o ile pamiętam z Poznania, bo chyba stamtąd pochodziła. Tak, ona była w zaawansowanej ciąży, biją taką kobietę. Ona traci to dziecko. Traci, ponieważ jest bita. Traci wiarę w Boga w więzieniu. I Szelongowska i Płużańska nie chcą jeszcze mówić, nie chcą wracać wspomnieniami do tamtych czasów, jeszcze w latach 90. Dziadek w latach 90. już się pochodził. Powiedział, że przebaczył wszystkim swoim dręczycielom. Jedną kategorię tylko uważa za takich, których przebaczyć nie wolno. To donosiciele. Mówi, że ich nijak nie mógł zrozumieć. Natomiast popatrzcie Państwo, jak nieprawdopodobne traumy przenosi ten reżim na swoich przeciwników. To są przeciwnicy wyłącznie komunistów. To są normalni polscy patrioci. Małżeństwo Burzańskich mogło urodzić dzieci, pracować dla Polski, gdy była wolna, przynosić dobro, rozwijać ojczyznę. Przecież po to się spotkali. Spotyka ich los potworny, kompletnie potworny. To ja dodam Państwu, że Kuba opowiada tutaj właśnie o moich też kwestiach rodzinnych. Stanisława była pierwszą żoną mojego taty. I rzeczywiście no, sytuacja była straszna, dramatyczna, bo ojciec jak wyszedł ze Stutthofu, tak, bo to był ostatni, nie użyję tego słowa znowu, którego nie lubię, w kontekście sowieckim, wyzwolony, prawda, obóz. To nie było wyzwolenie, prawda, Stutthofu. Zresztą ojciec opowiadał, jak to się stało. Niemców w obozie już nie było. Albo większość więźniów wymordowali, albo wyprowadzili w strasznych marszach śmierci. Została garstka ostatnich więźniów i Sowieci tak wyzwolili ten obóz, że przyjechało 2 czerwonoarmijców na rowerkach i powiedzieli tym ostatnim więźniom: wy tyfier swobodny, da moi nadajitki, tak? Jesteście wolni, idźcie sobie do domu, tak? No to oczywiście nie było żadne wyzwolenie, prawda? No to jest komedia, prawda? I ojciec zawsze w takich kategoriach to rozumiał, prawda? Oczywiście cieszył się z tego, że przeżył, prawda? Jakimś cudem to miejsce, no ale wyzwoleniem tego momentu nigdy nie był w stanie określić, a zaraz się przekonał, dlaczego trzeba walczyć dalej, no bo właśnie sobie wypuszczeni, prawda, więźniowie musieli gdzieś iść i dotarli do pierwszego miasta, bo poszli bardziej na południowy wschód, dotarli do Elbląga, zniszczonego zresztą potwornie przez Armię Czerwoną, zrównanego de facto z ziemią. Tam została katedra i kilka kamienic. Dzisiaj ta starówka jest rekonstruowana, prawda, i już właściwie widać koniec tej rekonstrukcji powoli. No ale tam zobaczył plakaty, właśnie o czym mówiłem, tak? AK zapluty każą reakcji, no więc
Więc teraz miał do wyboru, tak, co robić. Spróbował jeszcze pójść na studia, na ekonomię. Poznał właśnie Stanisławę, też studentkę ekonomii w Poznaniu, prawda? Ona pochodziła z Grudziądza. Z Grudziądza pochodziła, natomiast studiowali oboje w Poznaniu. No ale te studia się szybko skończyły, no bo na horyzoncie się pojawił Witold Pilecki, no i te plakaty, prawda, kazał dziennikarzem reakcji. Trzeba było walczyć dalej, prawda? Nie było czasu na studia. Wzięli ślub, no ale właśnie oboje potem trafili na Rakowiecką, znaleźli się na Rakowieckiej. I to jest coś, co ostatnio usłyszałem i to zrobiło na mnie też bardzo mocne wrażenie. Podczas kręcenia tego filmu padło takie pytanie, już nie pamiętam, kto je zadał, ale pamiętam dobrze, kto odpowiedział na to pytanie. Pytanie brzmiało, kto jest najmłodszą ofiarą Rakowieckiej? I wtedy Jarek Wróblewski, pracownik, historyk Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej, powiedział, no dziecko Płużańskich jest najmłodszą ofiarą Rakowieckiej. Właśnie to wybite Stanisławie dziecko, tak w śledztwie. O, rzeczywiście, ja znam te opisy. Nie mogę tego czytać, prawda, właściwie. Przynajmniej czytać spokojnie. No to jest straszne, tak. Ją tam raz, że bili, prawda, prętami, pałami, kijami, no to jeszcze ją wrzucali potem skatowaną do karceru, prawda? Leżała tam w kałuży krwi, no i tam poroniła oczywiście. No to są potworne jakieś sprawy, prawda? Więc ja też potem nieprzypadkowo tych bandytów nazwałem bestiami, tak? No bo tak to było, tak? No to byli jacyś okrutnicy, jacyś barbarzyńcy, prawda? Nie dziwię się z słowem Pileckiego, który określił to miejsce jako jeszcze gorsze niż Auschwitz, prawda? Mój ojciec z kolei mówił, że Stutthof przy tym to była igraszka. No i tam rzeczywiście, no jak mówi Jacek Pawłowicz, przeżyli piekło, tak? To jest niewyobrażalne. Mój ojciec nigdy mi nie opowiedział, drodzy Państwo, o tym piekle, tak? Nie był w stanie, no bo jak to opowiedzieć? Ja teraz sam ledwo w ogóle o tym mówię, tak? Natomiast, no ja już jestem, prawda, jestem dalej od tych spraw. Opowiadał mi, prawda, o Stutthofie, o innych rzeczach, gdzie się działy potworne rzeczy. On tam też dostawał takie cięgi, prawda, że naprawdę nie wiem, jak te 5 lat tam przetrzymał, prawda, w ogłodzie, chłodzie i laniu i tak dalej, ale o Rakowieckiej nigdy nie był w stanie mi powiedzieć, tak, ani słowa, co tam się działo.